Jeszcze tylko kilka dni pozostało na złożenie wniosku o przyznanie lokalu na działalność kulturalną w Sosnowcu. Miasto już po raz kolejny udostępni przyszłym najemcom lokale użytkowe z obniżonym czynszem. Kultura ma to do siebie, że trzeba jej pomagać, żeby się osadziła w tych naszych miejskich realiach, żeby zakorzeniła się wśród mieszkańców. Stąd też te preferencyjne stawki właśnie na taką działalność, bo wiemy, że w naszym kraju trudno na samej kulturze zarobić. Stąd też wyszliśmy z takiego założenia, że my pomożemy zarówno w promocji, jak i właśnie w pozyskaniu lokalu za niewielką stawkę. Cena najmu waha się od 2 do 9,5 zł netto za metr kwadratowy. W tym roku miasto oferuje 7 lokali użytkowych, z których większość znajduje się w ścisłym centrum miasta. Przez pierwsze 12 miesięcy najemcy płacą symboliczną złotówkę. W tym pierwszym roku działalności, gdzie oni będą musieli w jakiś sposób zaadaptować te lokale. Umówmy się, że jednak te lokale wymagają na początek pewnego remontu. To już piąta edycja programu Lokalna Kultura. Poprzednie cieszyły się dużym zainteresowaniem potencjalnych najemców. Do dziś w mieście funkcjonuje około 6 takich miejsc, których właściciele chwalą sobie przede wszystkim niskie czynsze. A to przekłada się na większe możliwości i bogatszą ofertę dla klientów. To, że mamy ten lokal, daje nam to, że te czynsze jednak są troszeczkę niższe, przez co możemy też robić więcej rzeczy takich pozakomercyjnych dla ludzi, którzy by tu nie przyszli, bo ich na przykład by nie było na to stać. Robimy też spotkania dla fotografów, kursy fotograficzne, także spektrum jest też trochę szersze. Już wcześniej nawet robiliśmy zdjęcia dla ludzi, gdzie można było przyjść i sobie zrobić na przykład zdjęcie bezpłatne w postaci takiej minisesji. Wnioski z ofertami na działalność można składać do 2 września do Wydziału Promocji Urzędu Miasta. Proponowane działalności powinny być związane z szeroko pojmowaną kulturą i wszystkim, co może służyć mieszkańcom.